Siema wszystkim. Dziś pokażę codzienną procedurę przed robotą. Jak to trzeba za każdym razem rozładować maszynkę i ją przygotować do pracy. Dzisiaj jest szczególnie zimno, poniżej zera. Pierwszy mrozek taki większy w tym roku. No więc co no. Troszeczkę porządek ogarnąć kabinę. Jakieś stare rękawiczki z poprzedniej roboty jeszcze zamarznięte. Wywalić dywanik, z lekka przetrzepać. W chlewie nie lubię robić, no, chociaż on nie wygląda za dobrze, ale przynajmniej się nie będzie sypało pod nogami. I co, odpalamy, nie? Szyba zamarznięta. Trzeba było mu dać chwilę, żeby świece żarowe się zgrzały. No i co? Ogrzewanie na maksa. Włączamy klimatyzację, bo jest. Nawiew full. No i co? I grzejemy. Drzwi zamknę. I się zbiorę za robotę. Muszą być zawsze rozłożone. Nie obciąża się tak zaczepu do haka holowniczego. I bezpiecznie się zjeżdża z przyczepy. Ta podpora to już ma swoje lata. Trochę rozwalona, ale daje radę. Do tych najazdów zawsze są założone zawleczki, żeby przypadkiem podczas jazdy się nie rozbiało, mogłoby komuś wyrządzić krzywdę. Dla bezpieczeństwa trzeba już pamiętać o tych laweczkach. Oczywiście nieraz już się zgubiły, już są kolejne z rzędu. Taki urok tej przyczepy. Więc rozpinamy pasy, wszystko zamarznięte. Ledwo pracuje. Tutaj widać, założyłem taką śrubę, taki hak, żeby sobie ładnie koparkę spinać. W miarę pewnie, żeby to stało. A z przodu zwykły pas przełożony przez łyżki. Aż ledwo chodzi. Czuć, jakie to wszystko zmarznięte, sztywne. Na łyżkę, no bo co? Ciężka jak cholera, 50 kg waży. Jeszcze trochę ziemi w sobie ma. Jedna, druga. Ta jest lżejsza. Ja ale zawsze tak na boki rozkładam, bo szkoda mi przyczepy drapać, obijać, jak łyżkę skarpową podnoszę. A i tak będzie trzeba zaraz zamienić te łyżki na docelową 30. Resetuję licznik godzin. Koparka automatycznie dodała sobie obroty. Ona ma taką funkcję. No i tu sprawdzam temperaturę cieczy, temperaturę oleju hydraulicznego. W tej chwili jest minus 1 na oleju hydraulicznym. No, warto, żeby maszyna trochę pochodziła. Na pewno dla jej żywotności będzie lepszy niż gorsza, a ten czas jednak nas nie zbawi. Troszeczkę do przodu. No i co, rozglądamy się w bok, czy nikt nie jedzie. Obrót. Zawsze się ostrożnie obracam, żeby w coś nie uderzyć, nie załadzić, nawet tyłem kabiny. Zawsze przez nie uwagę coś można
doczepić. No tutaj mamy akurat gałęzie dosyć drobne, no ale jakby się zdarzyła jakaś grubsza, mogłaby uszkodzić koparkę albo w najgorszej opcji wybić szybę. Zawsze ten zjazd z przyczepy dla mnie jest taki pełen napięcia. Szczególnie teraz, jak jest zimno, ślisko, mogłoby się coś wydarzyć, gąsienica mogłaby się poślizgnąć. Zawsze się podpieram, nie ma co kojarzyć. Lepiej powoli zjechać. Jeszcze jakiś wypadek. Ruszamy na bok. Wracam się, będę zmieniał łyżkę, właśnie tak jak wspomniałem. Mam wykopać trasę pod kabel do fotowoltaiki. A łyżka skarpowa nie będzie mi potrzebna. Nie wiem, jaką sytuację z zasypywaniem będzie. Czy będzie to wymagane dzisiaj. Więc biorę 30. Skarpową metrówkę zostawiam. Niech sobie będzie. Przyczepę. To jest takie półautomatyczne, szybko włączę do łyżek, ale zobaczycie, jak się odpina łyżka w tym katapilerze. No, z początku byłem sceptycznie nastawiony, bo w poprzedniej koparce Yanmara miałem takie szybko złącze automatyczne, które się samo zapinało po założeniu łyżki. Tutaj procedura trwa trochę dłużej, ale wydaje mi się, że w czasie eksploatacji nie będzie miało tutaj żadnych awarii. No. Natomiast z tamtym szybko złączem z Yanmara były problemy. Ono po jakimś czasie przestało odpowiednio zapinać łyżki. Więc generalnie wolałbym nie kupować drugi raz takiego automatycznego. A tu mamy taką krótką dźwignię, zwalniamy, tylko klina trzeba wyjąć do zabezpieczenia, gdyby sprężyna opuściła. Tam to złącze jest na takiej sprężynie dosyć mocnej. No i co, zrzucamy łyżkę, uruchamiamy mechanizm. No teraz musimy zaczepić precyzyjnie łyżkę o szybko złącze. Chwila zabawy. Dobra, jest, udało się. Dobra. No i co? I teraz trzeba zablokować tą łyżkę na szybko złączu. Potrzebuję tego klina, który tam zostawiłem. I zawsze rękawiczki. Ostatnio nie założyłem rękawiczek. Jak się sieknąłem tym szybko złączę i łyżką, to myślałem, że palca łamałem, ale został na miejscu. Dobra. Zimno jak pieron, ale robimy. Coś tu nie chce wejść. Coś się blokuje. Kopaj jej. O, i będzie dobrze, już siedzi. I wsadzamy klina. Zawleczkę, żeby nie wypadł. No i maszyna jest przygotowana, ruszamy do roboty.